Państwa witamy na wiecu poparcia dla Ukrainy. Myślę, że to, co dzisiaj się wydarzyło, wstrząsnęło nami wszystkimi. Zebraliśmy się tutaj, żeby wyrazić swoją solidarność, ale też, żeby każdy z nas mógł podzielić się tym, co dzisiaj czuje. Jeżeli pozwolicie, to rozpoczniemy od hymnu Polski, a później odegramy hymn Ukrainy. Państwo, ponieważ dzisiaj wszyscy jesteśmy z Ukrainą, wszyscy jesteśmy z naszymi sąsiadami i wszyscy jesteśmy z naszymi przyjaciółmi. W geście solidarności i symbolicznego wsparcia dla naszych braci z Ukrainy przed ratuszem na Ostrowskim Rynku na maszt wciągniemy flagę Ukrainy. Zapraszam Państwa do asysty.
Niech żywi wilna Ukraina, niech żyje wolna Ukraina. Stop war, stop wojnie. Szanowni zgromadzeni, serdecznie witam raz jeszcze w imieniu własnej i naszej grupy Ostrowski Spacer Ostracyjny Łańcuch Światła. To nasze kolejne zgromadzenie. Staliśmy przez 4 lata pod Ostrowskim Sądem. Stajemy tu po raz kolejny na Ostrowskim Rynku. Tym razem wydarzenie szczególne. Moi kochani, zamierzą dodnią obce wojska. Zamierzą wojna. Polska staje się krajem frontowym. Uświadommy sobie jedno. Bez wolnej, niepodległej Ukrainy nie ma wolnej, niepodległej Polski. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że jesteśmy razem tu w naszym mieście Ostrowie Wielkopolskim, tak jak w wielu innych miastach naszego kraju. Apel dnia dzisiejszego to zaprzestać sporów wewnętrznych, skończyć konflikty z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi i bądźmy razem solidarni z Ukrainą. I to jest przesłanie dzisiejszego dnia. Moi drodzy, dzisiaj wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Takie hasło pojawiło się dzisiaj w mediach społecznościowych, również w moim liście otwartym. Wiecie, co niektórzy piszą? To jest porażające. Proszę nie mówić za mnie, bo ja nie jestem Ukraińcem. Szanowni Państwo, to jest oczywiście metafora. Wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Zaprzestajmy w tym momencie jęczyć spory polsko-ukraińskie historyczne. Zaprzestajmy grzebać w przeszłości. Ona jest również do wyjaśnienia. Ale dziś jest czas jedności. Dziś jest czas porozumienia ponad podziałami politycznymi i bardzo się cieszę, że są z nami tutaj przedstawiciele również samorządów, którym za chwilę oddamy głos. Szanowni Państwo, niech każdy z nas zrobi to, co może. Niech każdy z nas w tym momencie chociaż wywiesi tą właśnie sygnaturę barw ukraińskich w swoim własnym oknie. To jest jedno przesłanie. Drugie przesłanie, jeżeli będzie zrzutka, jeżeli będzie potrzebna pomoc materialna, to już są fundacje, już są stowarzyszenia, które zbierają środki na pomoc naszym siostrom i naszym braciom na Ukrainie. I jeszcze jedno przesłanie, moi drodzy, jeżeli do naszych drzwi zapukają nasi bracia, nasze siostry z Ukrainy, a będziemy mogli ich przyjąć, to otwórzmy te drzwi i przyjmijmy ich. Na tyle, na ile to będzie możliwe. To oczywiście zadanie takie, które w tym układzie każdy z nas może sobie sam postawić i je wykonać. W tej chwili chciałbym oddać głos koledze Darkowi Potasznikowi. Bardzo proszę. 10 lat temu do Ukrainy i Polski zjechali przedstawiciele całej Europy. Mieliśmy wielkie sportowe święto Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Odbywały się one pod hasłem "Razem tworzymy przyszłość". Dzisiaj przyszłość wolnego świata leży w rękach obywateli Ukrainy, bohaterskich obywateli Ukrainy. Ale przyszłość Ukrainy leży w rękach całego wolnego świata. I to od nas wszystkich zależy, jaką będziemy mieć przyszłość i czy razem stworzymy dobrą przyszłość. Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom! Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom! Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom! Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Dziękuję bardzo, choć trudno mówić w tym strasznym dzisiejszym dniu. Głos się łamie, kiedy patrzymy na te obrazy. I z każdą godziną, z każdą minutą tych strasznych obrazów jest coraz więcej. Dziś potrzebna jest nam solidarność. Dziś potrzebne nam jest współczucie. Dziś potrzebna nam jest wrażliwość. Dziś nie możemy odwrócić się plecami do tego, co dzieje się za wschodnią granicą. Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Już wczoraj naszą arenę Ostrów, z której jesteśmy tak dumni, podświetliliśmy w barwach narodowych Ukrainy.
To dla nas ważny, symboliczny gest. Bo chcemy powiedzieć, że Ostrów Wielkopolski jest z Ukrainą. Dziś rano miałam spotkanie z przedsiębiorcami, którzy przystąpili do takiego naszego kolejnego programu społecznościowego Karta Krwiodawcy. I przy tej okazji, rozmawiając z naszymi ostrowskimi przedsiębiorcami, mówiłam o sytuacji na Ukrainie i o tym, w jak dziwnym, tragicznym i strasznym momencie historii się wszyscy znaleźliśmy. I mówiłam też o naszych krwiodawcach, którzy ratują życie innym, najcenniejszym lekiem, lekiem, którego nie można wyprodukować w laboratoriach, swoją krwią. I zabrzmiało to jak mementi, bo może tej krwi będzie nam potrzeba coraz więcej. Przy okazji tego spotkania mówiłam o tym, jak my jako miasto przygotowujemy się do tej trudnej sytuacji. Odpowiednie raporty zdaliśmy już do wojewody wielkopolskiego, ale jesteśmy przygotowani na to, aby kiedy będzie taka potrzeba, udzielić dachu nad głową wojennym uchodźcom, żeby zabezpieczyć im łóżko, ubranie, pierwszą opiekę medyczną, ciepły posiłek, ciepłą herbatę. Uruchamiamy w Ostrowie w Urzędzie Miejskim specjalny numer telefonu, który będzie obsługiwał urzędnik dedykowany tylko tej sprawie. Każdy, kto będzie chciał zasięgnąć informacji, podzielić się kłopotem, problemem, zapytać o coś, będzie mógł zadzwonić i my przyjmiemy ten głos, ten wniosek, tą informację. Chcę też powiedzieć, co dla mnie jest bardzo ważne. Jutro spotykam się z przedstawicielami ukraińskiej diaspory w Ostrowie. Bo trzeba nam wiedzieć, tu w Ostrowie, trzeba nam to wiedzieć, że wśród wszystkich mniejszości, które w Ostrowie są, żyją i pracują, największą z nich stanowią Ukraińcy. Oni wybrali nasze miasto jako swoje miasto do życia. Są naszymi współobywatelami, są naszymi współmieszkańcami, są naszymi sąsiadami. Najmłodsi z nich chodzą do ostrowskich przedszkoli. Najmłodsi z nich chodzą do ostrowskich szkół. I dzisiaj umierają z rozpaczy, bo nie wiedzą, co się dzieje z ich rodzinami w Ukrainie, z ich przyjaciółmi, z ich sąsiadami. Jutro się z nimi spotykam, bo chcę ich zapytać i chcę z nimi porozmawiać o tym, czego od nas oczekują. Ale może przede wszystkim chcę im powiedzieć w imieniu nas wszystkich, tu zgromadzonych, ale także tych, których tutaj dzisiaj nie ma, a wiem, że mają czułe, dobre i wrażliwe serca, że jesteśmy z nimi, żeby przekazać im słowa wsparcia i otuchy i powiedzieć, że jesteśmy z nimi. Bo może te słowa wsparcia i otuchy są dzisiaj dla nich najważniejsze. My mamy bardzo dobre relacje z naszymi współbraćmi, z Ukraińcami mieszkającymi tutaj. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy świętujemy 3 maja, Święto Konstytucji, to oni przychodzą na ostrowski rynek złożyć nam gratulacje. Nie wiem, czy wiecie, ale zakładają tutaj biznesy, firmy, płacą podatki. Są dobrymi obywatelami naszego miasta, a dzisiaj umierają z rozpaczy. Dziękuję za to, że tu jesteście. I niech każdy z nas na swój sposób okaże w tych trudnych, strasznych, ciemnych czasach serce, czułość,
empatię, wrażliwość. Niech okaże po prostu swoje człowieczeństwo. Dziękuję. Niech żyje wolna Ukraina! Niech żyje! Poproszę teraz o zabranie głosu pana Pawła Lańskiego, starosta Ostrowskiego. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, w ubiegłym roku po raz kolejny przyznawane były nagrody Wojciechy. To taka nagroda najbardziej prestiżowa. I tą nagrodę wręczałem młodemu człowiekowi, Krystianowi Machnikowi, który z grupą Ostrowian jeździ od wielu lat do Czarnobyla. Zawozi tam pomoc tym, którzy tam jeszcze są. I dziś właśnie w sposób szczególny pomyślałem o nich, że tam byli, że tam są i jestem przekonany, że takich Krystianów jest znacznie więcej. Więcej jest takich, którzy są gotowi do niesienia tej pomocy. I dobrze, że oni są. Ale w naszych szkołach średnich mamy kilkudziesięciu młodych uczniów, dla których Ukraińców, dla których dzisiejszy poranek był szczególnie smutny. I dobrze, że mamy psychologów, że mamy pedagogów, bo mogli przyjść im z pomocą. Ale mamy też kilkuset, w powiecie, kilkuset pracowników z Ukrainy. Jest to grupa ponad 800 pracowników. Tak sobie dziś rano pomyślałem, że dla nich ten dzisiejszy poranek był szczególnie smutny i szczególnie dramatyczny. I to, że wszyscy jesteśmy tym oburzeni, zasmuceni, to nie trzeba tutaj powtarzać, bo to mamy w sercach właśnie ten żal, tą dramatyczną sytuację. Co możemy zrobić? Jeszcze za wcześnie na podejmowanie bardzo konkretnych decyzji. Jeszcze konkretne decyzje pewnie napłyną. Być może pojawi się grupa uchodźców, którym trzeba będzie znaleźć miejsce zamieszkania. Mamy kilkaset miejsc w naszych internatach. Będziemy gotowi do pomocy. Ja myślę, że w każdym domu pewnie by się taka pomoc znalazła. Ale to, co dzisiaj możemy zrobić, to może wokół nas, to o czym mówił Jurek, jest wokół nas ktoś, kto takiej pomocy właśnie stamtąd, może nie tyle materialnej, ale dobrego słowa potrzebuje od nas, potrzebuje tego zapewnienia, że jest ktoś, kto w tym cierpieniu jest z nim. Jeszcze do niedawna człowiekowi, jeszcze do wczoraj człowiekowi XXI wieku wydawało się, że wszystko oddane mu jest raz na zawsze. Ten dzisiejszy poranek pokazał, że jest to bzdurą. Wolność nie jest dana nam raz na zawsze i pokój też nie jest raz na zawsze. Słuchajcie, trudno uwierzyć, że w Europie doszło do takiej tragedii. I niech żyje wolna Ukraina! 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 Niech żyje! Dziękuję bardzo. Na początku też chciałbym przekazać wyrazy wsparcia od posła Janka Rowaniaka, którego niestety choroba zmogła, nie dotarł. Ale szanowni Państwo, kiedy przygotowywaliśmy się do sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, którą mamy teraz najbliższy poniedziałek, wydawało mi się, że uchwałę, którą chcieliśmy podjąć, jeśli chodzi o wsparcie dla mieszkańców Dobrzycy i poszczególnych miejscowości, jeśli chodzi o klęskę związaną z wichurami i tak dalej, to będzie taka specjalna jakaś uchwała. W tym momencie, w ciągu tych ostatnich 24 godzin wszystko się zmieniło. Tak naprawdę nie wiem, czy jakiekolwiek wyrazy wsparcia samorządowego i tak dalej są na tyle silne, na tyle głębokie, żeby przekazać to, co chcieliśmy powiedzieć. Mój synek dzisiaj 10-letni, który jak jechałem do pracy, zadzwonił do mnie i słyszy w radiu, w telewizji wybuchy i tak dalej. Mówi, tato, co się dzieje? Mówi, to się nie dzieje. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć, nie wiedziałem tak naprawdę, czy my dorośli potrafimy wytłumaczyć, dlaczego człowiek dla człowieka jest wilkiem. Dlaczego człowiek dla człowieka, dla niecnych interesów potrafi drugiego człowieka unicestwić. W tych trudnych chwilach powinniśmy być przede wszystkim razem, myśleć o nich, wspierać, korzystać z sytuacji, kiedy możemy ich wesprzeć i moralnie, i finansowo. To w imieniu swoim, w imieniu samorządu województwa, całego zarządu, radnych i myślę, że wszystkich samorządowców, do nikogo i do niczego przekonywać nie muszę. Bądźmy razem, niech żyje wolna Ukraina i bądźmy z nimi w każdym trudnym momencie. Wolna Ukraina, niech żyje! Niech żyje! Thank you.
Dniepra. I wiem, co tutaj w Ostrowie za dużo mieszkańców tak samo z Ukrainy mieszkają, nie? Jak ja już mówiła, jeszcze wczoraj my wszyscy dzwonili do rodziny, inaczej był spokój. A jeszcze dzisiaj rano dzwoniła do matki, a już o 5 rano tam wybuchy, nie? To jest Ukraina, no teraz bardzo ciężko i bardzo складно. І якщо українською зараз багато людей думають про те, аби виїхати, хотілося б, аби хтось допоміг нам, хотілося б, аби не було війни, тому що Росія, Україна, ми не є вороги. Ми є так само братами, у нас там багато родичів. І нам би теж хотілося, аби політика, вона зараз не впливала на наше життя. Я дуже сподіваюся, що в нас це скінчиться, не буде в подальшому розгортання, не буде бойових дій, як колись було з 14-го року, бо ми всі думали, що вона скінчилася. І ми чекаємо, аби був мир. Я за мир. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Чи є ще хтось з наших i braci Ukraińców chciałby zabrać głos, zapraszamy. Jest. Proszę. Dzień dobry, mam do witania, mam 13 lat. No, jestem z Ukrainy, z Kirowogradzkiej oblasti, nie wiem, kto będzie po polsku. To jakby jeszcze dzisiaj rano, ja nie była taka, nie wiem, smutna i tak dalej. Nie myślałam, że będzie tak ciężko, ale potem, kiedy szła do domu, to pomyślałam, że dzwonić do babci. I ja po prostu dzwoniłam i od razu rozpoczęła plakać, bo usłyszała głos babci i dziadka, których dawno już nie widziałam. I w tym roku chciałam pojechać na Ukrainę, ale przez tą wojnę to już na pewno nie pojadę. Coś takiego. I nie wiem, ciężko jest, bo ja sumuję za babcią i dziadkiem. I jeszcze na przykład ja zapytała, co tam jest, to dziadek powiedział, że wszystko dobrze, ale
na dom mojej cioci wujka, to jakby tego domu już nie ma. Ale dobrze, że z wujkiem i ciocią jest wszystko dobrze. Ale co będzie dalej, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Dziękujemy, mama. Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę bardzo, proszę. Dobry wieczór, Ostrów Wielkopolski. Dobry wieczór, Polska. Dziękujemy wam bardzo za wsparcie, za to, że wy jesteście. Mam na imię Aleksandra, jestem Ukrainką. Uwielbiam Polskę, uwielbiam, kocham po prostu Ukrainę. Cały w nas. Jest tam rodzina. Jest nasi bardzo bliskie dla nas ludzie. Daj Boże, żeby tam wszystko było dobrze, żeby tam był spokój, mir i sława Ukrainie. Dziękujemy bardzo wam. Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Czy jeszcze ktoś znany z pobliskiej Ukrainy, z zamiedzy? Jeśli nie ma na razie, chyba że może pewnie jeszcze ktoś będzie chciał, to mikrofon dla wszystkich. Są z nami nasi parlamentarz. Jest? A, proszę. Dobrego wieczoru, ja będę szybko mówić. У кого є можливість підтримати нашу армію зараз, хто не може зараз виїхати або це просто підтримати нашу армію коштами і так далі. Бо зараз, бо я зараз спілкуюся по телефону, що там відбувається дійсно на сході, тому надіємося, все буде добре, надіємося, що ми маємо це перебути, пережити. Слава Україні, підтримуйте армію! Слава Україні! Слава Україні! Niech żyje Armia Ukraińska! Niech żyje! Niech żyje! Wolna Ukraina. Dzisiaj Ukraina walczy. Dzisiaj musimy być razem, bo silny opór tylko w naszej jedności. Dzisiaj musimy zakopać wszystkie spory. Bardzo się cieszę, że jest ze mną pan poseł Andrzej Grzyb. Dajemy świadectwo naszej jedności. Nie możemy zgodzić się na to, aby imperialistyczna, putinowska Rosja wyznaczała dzisiaj w Europie siłą, najazdem na obcy kraj swoje granice. Atak na Ukrainę to jest atak na cały wolny, niepodległy, cywilizowany świat. Musimy być razem. Jeszcze wczoraj wydawało się, że jest to niemożliwe. Jeszcze wczoraj wydawało nam się, że wszelkie zabiegi dyplomatyczne odniosą sukces. Ale okazuje się, że nie z Putinem. Trzeba być niestety twardym. I trzeba dać silny odpór. I tylko w naszej jedności i determinacji będziemy w stanie obronić wolny, niepodległy, cywilizowany świat. Świat, który się szanuje. Świat, w którym ludzie się kochają. Świat, w którym ludzie się wspierają. Świat, w którym ludzie chcą pracować dla wspólnego dobra. Obecni tutaj nasi bracia z Ukrainy są tego świadectwem. Przyjechali tutaj, znaleźli pracę, znaleźli swój dom. Obiecuję wam, nie będziecie sami. My w Senacie Rzeczypospolitej za każdym razem dajemy wyraz do swojego przywiązania, do jedności, praworządności, solidarności i wszystkich tych wartości, które wyznaje świat potrzebujący spokoju, pokoju, pracy, dobrobytu i samostanowienia o sobie. Trudno jest dzisiaj znaleźć słów pocieszenia dla naszych braci Ukraińców, bo my ceniąc sobie swoją wolność, a jednocześnie znając smak niepodległości, dobrze wiemy, co czujecie. Jesteśmy z wami. Wolna Ukraina! Wolna Ukraina!
Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Wolna Ukraina! Proszę bardzo, pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Chciałem pozdrowić wszystkich was. Pozdrawiam na rynku, na tym spotkaniu światła. Dziękując animatorom tego spotkania, dziękując samorządowcom, pani prezydent, panu staroście. Te flagi, które tutaj przynieśliście i te hasła i te pomocne dłoni, biało-czerwone i niebiesko-żółte, jakże inaczej one dzisiaj wyglądają w porównaniu do takiego spotkania, które było przed starostwem i przed urzędem miejskim kilka tygodni temu, kiedy to w radości odbieraliśmy od pana starosty flagi powstańcze, powstania wielkopolskiego, czcząc tym wyrazem i tym gestem i tym symbolem właśnie ten dzień zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Wspominam to dlatego, że wtedy też przeżywaliśmy smak wolności jako Wielkopolanie, jako Polacy. Więc tym bardziej czujemy dobrze wszystko to, co czują dzisiaj obywatele Ukrainy. Poczynając od naszej granicy aż po Donieck i Ługańsk. Kiedy dzisiaj o 6 włączyłem telewizor, zobaczyłem, co się dzieje, to tak sobie pomyślałem, jednak tyrani nie mają sumienia. Mówią, że atakują cele wojskowe, ale tam giną ludzie. Tam giną bez względu na to, czy są żołnierzami, czy są dziećmi, czy osobami starszymi, czy są kobietami, czy mają rodziny, czy ich nie mają. Właśnie jak wchodziłem tutaj na rynek, otrzymałem takiego SMS-a z Belgii. Mam pytanie. Siostra mojej synowej chce wyjechać z dwójką dzieci, 4 i 11 lat, do Polski. Jej mąż jest żołnierzem i walczy. Czy sądzisz, że Straż Graniczna pozwoli jej wyjechać bez pozwolenia ojca na to, żeby dzieci wyjechały z Ukrainy? Takich pytań będziemy mieli wiele. I musimy na te pytania umieć odpowiedzieć. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję za te deklaracje, które tutaj składa samorząd ostrowski. I również te gesty, które państwo wyrażacie tutaj przez wspólny śpiew, przez właśnie ten okrzyk Żywie Ukraina, przez wspólny tutaj gest solidarności. Ja też chcę przekazać taki słowny gest solidarności wszystkim braciom z Ukrainy. W sposób szczególny chcę przekazać też do miasta partnerskiego, z którym jako starosta ostrzeszowski nawiązywałem współpracę, do Drohobycza. Do Drohobycza, też kiedyś królewskiego miasta. W tymże Drohobyczu nie tylko mieszkają rodowici mieszkańcy Ukrainy, ale są tam również obywatele Ukrainy, którzy są Polakami. Również licznie rozsiani po całej Ukrainie. Oni też przeżywają to samo, co ich współbracia, bo są też obywatelami tego państwa. To też jest nasz obowiązek, aby o tym pamiętać. Aby dać świadectwo wszystkim tym, którzy oczekują każdego gestu, każdego przejawu poparcia, sympatii, pamięci, że nie są sami. Przez 10 lat byłem członkiem Euronestu. To takie zgromadzenie parlamentarne z krajami Partnerstwa Wschodniego. Pamiętając, że tam na wschodzie są sąsiedzi Europy, sąsiedzi Unii Europejskiej, państwa europejskie. Mieliśmy zawsze to przekonanie, że Ukraina powinna być tym kolejnym, która powinna być przyjęta do wspólnoty Unii Europejskiej. Wiemy, że to nie jest łatwy proces, ale powinniśmy o tym mówić nawet w tych tragicznych chwilach i dniach,
dla tego narodu, dzielnego narodu i dla tego państwa. Mają prawo do wolności. Mają prawo do niepodległości. I my to powinniśmy powtarzać. Chciałbym przekazać też, że Sejm Polski wczoraj podjął specjalną uchwałę. Dzisiaj o godzinie 16:15 posłowie wybrali się pod ambasadę Ukrainy, aby tam zamanifestować poparcie polskiego parlamentu. Tydzień temu w środę delegacja była w Wierchownej Radzie. Zostali przyjęci entuzjastycznie. Nastojące były prawa ze strony deputowanych ukraińskiej Wierchownej Rady. To są gesty, ale sami wiemy, jak w trudnych chwilach są ważne. Żywie Ukraina! Żywie wilna Ukraina! Żywie wilna Ukraina! Żywie wilna Ukraina! Żywie wilna Ukraina! Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj zgromadzeni ponad podziałami. To jest bardzo ważne, podkreślam to po raz kolejny, bo te nasze zgromadzenia są właśnie takie, obywatelskie. Prosił o głos również radny Jakub Paduk z Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym się podzielić z Państwem pewnym incydentem. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. To tak zasadniczo mam do Was, do nas jeden wielki apel. Wracając dzisiaj z pracy do domu, mijałem kilka stacji benzynowych. Przy każdej z nich, na jednej z tras krajowych, zbierały się kolejki kilkusetmetrowe samochodów po paliwo. Szanowni Państwo, dzisiaj była tutaj mowa, pani prezydent o tym mówiła, pan starosta o tym mówił. Będziemy oferować naszym siostrom, braciom, Ukraińcom stosowną pomoc. Ale jeśli ta pomoc ma być skuteczna, to sami nie możemy unikać panice, nie możemy ulegać dezinformacji, musimy dobrze dobierać źródła informacji, bo tylko wtedy, kiedy będziemy sami stabilnie stali na dwóch nogach, będziemy stabilnie i spokojnie oceniać to, co się dzieje, będziemy w stanie nieść tę pomoc, która faktycznie jest potrzebna, a nie samemu ulegać jakiemuś ogólnemu strachowi. Zwracam się do Was z takim apelem i chwała Ukrainie! Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos naszych przyjaciół z Ukrainy, czy ewentualnie z naszych spacerowiczów? Bo tak jesteśmy ochrzczeni przez jednego pana ministra swego czasu. Wyszli na spacer. No i chodzimy. Już my rok wychodzimy. Z Władimirem Putinem, prezydent Francji, Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, wirtualny prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Wydawało się, że jakieś porozumienia mińskie wrócą. A tu się okazało, że niestety nie. I to, tak jak dzisiaj powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych, Mark Gruziński, jeżeli ktoś jest wychowany w określonym kręgu KGB, to to pozostaje. To jest wryte, to jest zakodowane i to myślenie w tym momencie KGB-isty Władimira Putina jest realizowane. Niestety, Szanowni Państwo, i tu musimy powiedzieć jeszcze jedno. Cały czas apelować o to porozumienie. O to, żeby to się stało rzeczywiście stałym fragmentem gry, nie tylko na wiejskiej, bo widzimy, jak wyglądają dwa oblicza naszego parlamentu. Jak wygląda Sejm i jak wygląda Senat. To są dwa światy. Szanowni Państwo, mieliśmy już kilka wstrząsów. W roku 2005, śmierć Jana Pawła II, była katastrofa smoleńska, rok 2010 i one niewiele nas nauczyły. Być może rok 2022, rok w tym momencie wojny rosyjsko-ukraińskiej, agresji Rosji na Ukrainę spowoduje, że to katarzis nastąpi również w naszym polskim domu. Oby. Na.
сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. To jest wasz hymn. Tak, tak, tak.